Witam was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Kurde, dwie osoby, a nie jedna tym razem. Dobra, przepędziło ich na szczęście. Ale jest lekko ranna. Ta, jeszcze lekko chora, tak dodatkowo. Czemu by nie? Dobra, zjedz. Dobra, ciśniesz. A ty też sobie coś zjedz. No, przykro mi, Marko, ale musisz pracować, bo ty jesteś smutny, zmęczony, a Zlata zmęczona, lekko chora i lekko ranna. Więc, no, zbytnio ci nie pomoże. Boję się, że przy ostatnim ataku mieliśmy po prostu szczęście, co jeśli kolejna banda będzie silniejsza. A co jeśli nie będzie? Marko, nic nie jest pewne, pamiętaj, nic nie jest pewne. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie, gdy nas nie będzie. No, cztery części, okej. A czekajcie, czekajcie, woda, bieraj. Zobaczymy, czy ktoś do nas przyjdzie. Czy ktoś wbije na chatę. Chociaż mamy coś na handel. Te trzy rzeczy w sumie. I kost... I cukier, kurde. 50 cukru. 58 cukru. Dobra. I jedną po prostu gitarę. Mamy. Nawet dużo więcej niż myślałem. Zwłaszcza ten cukier. No, musimy ulepszyć, żeby kamizelkę tworzyć, no tak. Nie mam gitary. To zaraz będziemy mieli. No, miejsce na styk. I raczej nikt już do nas nie przyjdzie. Dokładnie. Dobra, Marko jest smutny, by sobie może nawet pograł na gitarze. Ale jest też zmęczony. Więc to odpada. Znaczy, mógłbym też poczekać, aż się wyśpi i wtedy by zagrał sobie na gitarze, no ale nie chce mi się czekać aż tyle. Zachmurzenie, dobra. Temperatura spada z dnia na dzień. Czyli na razie mają wyjebane na wojnę. Dobra, Marko, nie dziaduj. Tylko tego nam jeszcze brakuje. Leki nam są potrzebne? No, raczej nie. Mamy... Ogólnie jest tak mało dni wojny, że połowę nie zwiedzę sobie nawet. Bo nawet nie potrzebuję aż tyle. Na, odwiedzony już, myślałem, że pisze nowe. Cztery miejscówki wolne, znaczy nowe. Czekaj, gdzie to było? No, to, dobra. Składniki? Jakie składniki? Ty pierwsze słyszę.
Wiesz co, przekonałeś mnie tymi składnikami. Dobra, wczoraj nas zaatakowali, przedwczoraj nas zaatakowali, to dzisiaj raczej nie zaatakują u nas. No cholera. Dobra, ale ma dwa pistolety. Mam nadzieję, że się uda. Znaczy, Amem, no to nie będzie szaleć niestety, bo ma tylko trzy. No, ale raczej nie kupił ode mnie. Dokładnie. Ja też bym nie kupił. Żartuję, mam tylko wódkę. Nie, dzięki. Ale nieźle, nie wszystko ode mnie chcą. Tylko niektóre rzeczy. To mi się nawet podoba. Bo dla niektórych osób to może być coś cennego i dadzą dużo, a dla niektórych bezużyteczne i nie chcą w ogóle tego. Wszystkim brakuje kurczaka, ja też się za listami przebojów. Każdy tęskni za czym innym. Dobra. No, trochę ludu tutaj jest, muszę przyznać. Tak, masz wszystko. A ja za mało. Ale nie mogę narzekać. Przecież to wojna. Zduszenie przestępczości? Skubani. Myślałem, że jeszcze będzie kilka dni. Nie gadaj, że też dosyć szybko się skończy, bo im trudniejsze, tym krócej trwa. No to... Co ma być w tym trudnego? Przepraszam bardzo. Dobra, lekko ranna. Najgorsze za nami, powiadasz? Dobra. Czy ja wczoraj nie ogrzałem chaty? Tak. A no, to pomysł się skończył. Dobra, najpierw woda. Bo zanim woda się zrobi, to trochę to minie. No może pod koniec dnia jeszcze zrobię kolejne. Mam 11 wody, ale tak na wszystki wypadek, tak na zapas wezmę. Bo przecież jeszcze nawet zimy nie było, więc przyda nam się woda jak najbardziej. Też mi się wydaje, że niedługo będzie ta zima, bo 7 stopni. To się na ciepłe dni raczej nie zapowiada. Każdym dniem jest gorzej. Spokojnie, spokojnie. Zdusili przestępczość, to jest najważniejsze.
No może też dzięki temu nas nie zaatakowali, chociaż zbyt często atakowali. Czekaj, czyżby ona... Ona chce do nas dołączyć. Nie no, trzech to jest najlepiej, to jest zajebiście. Tutaj nawet jest miejsce na jedno łóżko. Jeden śpi. Jeden poluje. Jeden pilnuje. Ej, co słychać? Fajna miejscówka, szukam schronienia na jakiś czas. Mieszkałem w dużym bloku, zanim go zbombardowano. Mam pomysł, pozwólcie mi zostać, a ja wam pomogę. Mogę poruszać cicho jak murzyn w kopalni. Okej. Chora, dobra. Dobra, ty stworzysz. Znaczy wątpię, żeby nam trzecie łóżko było potrzebne, ale... Tak, bo możemy. Spokojnie, odpoczniesz, odpoczniesz. Oprócz 15 książek, to co je dostałem? Od innych? Coś na pewno. Dobra. Idź spać tutaj, bo on będzie jeszcze pracował i żeby jak najszybciej położył się spać. A, dobra, macie. Ale nie jest głodna. No za to chora zamiast tylko chora. Dobra, poczekamy chwilę. Bo ciepło to to nie jest. Dobra, już jest. Kurde, jest. Na bogato, dobra. Znaczy trzy myślałem, że starczy, ale sobie pomyślałem, dobra. Niech ona nie będzie lekko ranna. A jak jest cieplej, to jest lepiej. Znaczy gorzej by było, gdyby była lekko chora. One mimo to śpią, bo ten by polował, ta by czuwała, a ta by spała. Potem jak ta by się wyspała, to by grała na gitarze, ten, a ci by spali. By było jak najbardziej okej. 4%. Nieźle. Tylko uważaj, nigdy nie wiadomo, co im odwali. Mam alkohol? Nie. Czyli muszę uważać. Dobra. Czekałem je. Co by było, jakbym tam wtedy przyszedł. Wiecie co, dajcie mi chwilę. Tylko, że to przyciemnili, no bez przesady. Ja bym czas marnował. Mam masę rzeczy na wymianę, ale byle okej nam fajek i bym był masz coś takiego. Niestety nie.
Nie, no dobra, nie będę z nimi. Chociaż kiedyś na serio bym chciał skończyć bić tą. Dobra. To tyle. Ale ammo znaleźliśmy. Mamy tylko 3 ammo, więc na pewno nam się nawet te 2 ammo przyda. To bardzo. A pamiętasz, jak wtedy byłeś sam? Jak było ciężko? Mamy 2 dzieci, 2 piękne córeczki. Gdy wybuchła wojna, moja żona uciekła z nimi na wieś do mojej matki. Chciała, żebym do nich dołączył, ale nic nie dopu ale za nic nie dopuściłbym swojej drużyny. W takiej sytuacji wciąż wybuchały pożary. Wkrótce było ich więcej, nie mogliśmy ugasić, aż w końcu straciłem swoją drużynę. Okazało się, że nie da się już opuścić miasta. Zostaje do końca. To jest najważniejsze. Lekko ranna, lekko chora. Dobra, bielaj. No, dalej jest ciepło. Ale jedno dowalimy, czemu by nie? Mamy tonę jedzenia. Dobra, muszę już biec. No, szybko przyszedł. A te się zamieniły miejscami. Dobra, tamten koleś musi troszeczkę poczekać. Czekaj. Dobra, idę. Już idę, będę za 20 minut. Jeszcze 10? Już. Spoko. Czy on też chce przyjść, czy co? Dzięki Bogu, że jesteś na pobliżu kamienicy. Spadł pocisk, pod gruzami są więźni ludzie. Pomóż ich wyciągnąć, proszę. Przyda się każda para rąk. Zorganizujemy tymczasowy szpital dla ranych. U mnie w domu mam łóżkę i lekarstwa. Pomożesz mi? Ale rzeczywiście, że tak. Lecz, chwilka. Daj znać, jak podejmiesz decyzję. Dobra. Tylko on mi jest potrzebny. Aleka, ty dołączyłaś, więc musisz się poświęcić. Wstawaj. Dobra. O, zadowolona. Ludzie zadowolonego, tak. Ludzie zawalonego domu mają dobrych sąsiadów, którzy nie zostawili ich na pastwę losu. Wielu osób nie ma tyle szczęścia. Dokładnie. A ten dalej jest smutny, no. Gdyby w nasze schronienie uderzył pocisk artyleryjski, bylibyśmy zapewne w podobnej sytuacji. Coś ludzie. Oni mogli na nas liczyć. Wierzę, że nie zapomną teraz o nas. Mam taką nadzieję. Dobra, a potem kolejne weźmiesz. A w sumie jest tylko ta noc i tyle.
Już tak z ciekawości też sobie odpaliłem czas, żeby zobaczyć ile to by trwało. Już 20 minut. Na serio się skróciły nieźle te odcinki. Po około 20-25 minut. Szkoda, że nie uciekłem z miasta, cholera. No, panie, nie prowokuj mnie, bo zaraz cię wypieprzę z tego. Pierwszy byłeś i pierwszy odejdziesz. Jak z każdym dniem jest gorzej. No, przepraszam cię bardzo. Coraz gorzej. Zobacz, ile rzeczy już stworzyliśmy. Ile jest osób już. Jest 3 razy więcej osób niż na początku. Widzisz? Aż trzy razy więcej. Do niektórych przychodzi jedna osoba, dwie, trzy, cztery, a do nas aż 3 razy więcej. Widzisz? 2/3 do nas przyszło, aż. To z tego, że 2 osoby, ale 2/3. Uda się utrzymać ciepło, mnie nie prowokuj. Dobra. Tylko tak się boisz, to masz. Co jest? No. Teraz jak mi zaczniesz narzekać... Dajesz sobie rady, dajesz. Zobacz, 18 stopni jest. On dalej zmęczony, o fuck. Kiedy ona już nie będzie ranna? No bez wsady. Składniki. Leki. Wiesz co? Niech będzie to. Zobaczę przy okazji, czy oni tam przeżyli, czy nie. Z tymi lekami. Nie widzę ich. Nawet z lekami spieprzyli. Skubani. No chyba, że tu gdzie indziej leży. Bo było napisane leki dużo. Czy co? To prosty zamek poradzi sobie? Panie, jakie narzędzia, jak ty nic nie masz? Co oni pieprzyli z tymi lekami? Przecież tu nic nie ma. Nie wiem. Powinien nie pisać już te leki. Nie mam. Alika wróciła, pomógł uszy wydostać ludzi zasypanych pod gruzami kamienic. Dobra. Bardzo zmęczony. Lekko chora. Ta nie jest lekko ranna. Świętujemy. Dobra. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.